horoskop dla byków, pann i koziorożców, czyli dla znaków żywiołów ziemi na miesiąc wrzesień. Witam serdecznie, zaczynam czytanie od szczególnie panny, ponieważ panny mają urodziny w tym miesiącu. Panny mają, tak jak mówię, świętują urodziny od 24 sierpnia do 23 września, więc dlatego zaczynam od żywiołu ziemi w tym miesiącu. Dobrze, kochani, więc zacznijmy. W tym miesiącu będę robiła dla każdego znaku po kolei. Będę stawiała karty Tarota, karty Lenormanda plus jeszcze karty drogowskazy lub energetycznego oraklu, czyli energie, jakie energie są ważne. No i zaczynajmy, kochani, tutaj od byków, czyli byk. Byk dla byka. Oczywiście witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Oleli. Bardzo proszę, naciśnij, kliknij na subskrypcję mojego kanału. Proszę o lajki i komentarze, byśmy byli w ciągłej wymianie energii. I zobaczmy, kochani, jakie są horoskopy na miesiąc wrzesień. Zaczyna się jesień, więc będzie już inna atmosfera. No, deszcz, inna pogoda. Sentymentalnie. Kochani, zapraszam również na wróżby indywidualne. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Dobrze, więc dla byków. Zaczynamy byk, później panna i koziorożec. Dla byków, kochani, już widzę, że będą tutaj jakieś pragnienia związane, pragnienia, marzenia związane z pieniędzmi, z zarobieniem więcej pieniędzy lub ze statusem, lub no, znalezieniem lepszej pracy, znalezieniem jakiejś lepszej, czy finansowej podwyżki, czy awansu, czy po prostu lepszych tutaj jakichś konstelacji zawodowo-finansowych. Myślicie o finansach, myślicie praktycznie, powinniście skupić się tutaj, ponieważ marzenia Wasze są, by coś polepszyć w kwestii właśnie zawodowo-finansowej. Musicie być kreatywni, by coś się w tej kwestii wydarzyło. Magia, czyli kreatywni, pozytywnie myślący, dążący do celu właśnie, mający parę różnych opcji, konceptów, wszystkie swoje talenty i możliwości proszę wykorzystać, by zacząć nową fazę w Waszym życiu właśnie we wrześniu, by Wasze plany mogły się zrealizować, byście doszli poprzez swoje talenty i kreatywność właśnie do sukcesu, czyli do jakiegoś sukcesu, jeśli myślicie o zmianie pracy, awansie, podwyżce lub jakichś nowych projektach, pomysłach, co jest tu, widzę, Waszym zamiarem, czyli marzeniem jakimś niespełnionym. Tutaj macie też lęki, jakieś takie lęki, strach, że właśnie nie poradzicie sobie tutaj finansowo.
nie wiem, czy jakieś długi, kredyty, czy jakieś różne sprawy. Troszeczkę jest w Was lęków, więc skupcie się we wrześniu na ułożeniu sobie jakiegoś planu, jakiejś strategii działania, by po prostu polepszyć swoją sytuację. Właśnie, nie wiem, czy pisać różne podania o pracę, czy rozmawiać, telefonować, dzwonić, czy rozmawiać z szefem o podwyżkę. Jeśli pytacie o związki, sprawy związkowe dla byków, tutaj mam, kochani, no, myślicie o czymś stabilnym, ewentualnie nawet o małżeństwie, ponieważ pokazuje mi się cesarzowa. Cesarzowa, czyli kobieta, dobra opiekunka, dobra matka, dobra partnerka, dobra żona, płodna, ewentualnie auch, też narodziny dziecka lub ciąża. No, jeśli myślicie tu o takiej partnerce, to jest tutaj szansa na zbudowanie czegoś właśnie stabilnego. Jeśli chodzi o kobiety, które słuchają tego kanału spod znaku byka, no to jest tutaj właśnie Wasza energia jako cesarzowa, czyli bądźcie we wrześniu dobrą matką, kochanką, dobrą opiekunką, dobrą żoną. Być może zrealizujecie swoje plany o ciąży, o dziecku, o potomstwie. Być może jakieś tutaj plany, jeśli chodzi o miłość, miłosne plany, o właśnie, nie wiem, planach zostania mamą, planach sfinalizowania jakiegoś związku, czyli tutaj jakiś piękny, solidny, stabilny związek cesarzowej z królem monet. Kochani, no, jeśli myślicie o czymś stabilnym, o stabilnym związku, to we wrześniu może się tutaj rozwinąć coś pozytywnie. Dzięki Waszej kreatywności, sile woli, upartości, talentom, właśnie tutaj po prostu też no, silnej jakiejś takiej chemii z partnerem, przyciąganiu takim silnym. Będzie tutaj po prostu jakiś piękny miesiąc, wrzesień, jeśli chodzi właśnie o uczucia czy zbudowanie czegoś stabilnego. Jest szansa na posunięciu związku właśnie w stronę jakąś taką stabilną tutaj dla byków. Zobaczmy jeszcze Lenormand. Dla byków proszę o wskazówkę dla byków na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówkę dla byków na miesiąc wrzesień. Jakieś sprawy skomplikowane, które mieliście teraz w związku, czy w jakichś umowach w pracy, skomplikowane, które wydają Wam się bez wyjścia, bez rozwiązania, trudne, powinniście poprzez jakieś rozmowy, kontakty z ludźmi tutaj rozwiązać, pomimo że są duże trudności, przygniatają Was jakieś albo skomplikowany związek, albo skomplikowane jakieś tutaj układy w pracy, układy przeciążają Was bardzo i szukacie właśnie nowych rozwiązań, nowej umowy, pieniędzy, rozwiązań finansowych lub jakieś tutaj macie przeciążenia również uczuciowe, jeśli chodzi o partnera, mężczyznę. Czyli tutaj powinna być, zadziać się jakaś komunikacja, tak? Pisanie, rozmowy, kontakt, by wyjaśnić emocje tutaj z partnerem, jeśli chodzi o związek, jeśli chodzi o stabilność związku. Powinna we wrześniu być jakaś
akcja w kierunku spełnienia marzeń i rozwoju pozytywnego związku. Jeśli chodzi o pracę, finanse, które też ewentualnie mogą Was niepokoić, to też pisać kontakt pisma, czyli podania o pracę, rozmowy, kontakt, maile, starać się o podwyżkę, o nowe umowy, awans, rozmawiać z szefem i po prostu rozwinie się to w stronę stabilności, ale musicie coś dla tego zrobić. Nie możecie być pasywni, tylko we wrześniu musicie być bardzo aktywni. Także tutaj taka była wróżba dla byków. Teraz zapraszam panny. Panny mają urodziny, więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich panien. I zobaczmy, co przyniesie dla panien miesiąc wrzesień. Dla panny miesiąc wrzesień. Co przyniesie dla pani miesiąc wrzesień? W miesiącu wrześniu musicie bronić swoich wartości, ponieważ macie jakiś tutaj lęk przed zranieniem, że ktoś Was zrani, że ktoś Wam zrobi jakąś krzywdę. Powinniście bronić swoich wartości, pryncypiów, dóbr. Czujecie się jacyś jesteście zatrwożeni o swój byt, o swoją egzystencję, o swoje właśnie tutaj wartości, dobra, które żeście sobie wypracowali. Bronicie ich, powinniście ich bronić, powinniście stać przy swoim zdaniu. Również powinniście wyjść do jakichś kontaktów, być tutaj radośni, nieposępni, szukać radości życia, być może szukać partnerki, szukać miłości, jakiegoś pięknego czasu. Jest to karta radowania się, czyli wskazówka, byście wyszli z takiej posępności, strachu, lęku, walki ciągłej o coś, byście się również potrafili radować, śmiać, tańczyć. No, być może będziecie we wrześniu zaproszeni też na jakąś imprezę, ponieważ jest to karta imprez, tańca, śpiewu, picia razem, tak? Wino, śpiew, muzyka. Tutaj z czegoś będziecie się cieszyć we wrześniu, coś się pozytywnego wydarzyć może. Będziecie wdzięczni za coś, za jakiś sukces, za jakieś ważne wydarzenie, za szczęście, może kogoś poznacie, może coś się pozytywnie ułoży. Będziecie tutaj coś być może nawet ucztować ze znajomymi, z przyjaciółmi czy z rodziną. Jakieś sprawy potoczą się pozytywnie lub będziecie gdzieś zaproszeni na jakieś wesele czy na jakieś święto rodzinne. Powinniście podjąć też jakąś decyzję we wrześniu, panny, ponieważ stoicie troszeczkę na rozdrożu dróg, nie możecie się zdecydować i myślicie. Niemniej jednak jesteście pasywni. Powinniście z dwóch opcji wybrać jedną i aktywnie podążać do celu, by nie tracić już więcej czasu. Czyli ważne jest tutaj, by zrobić jakiś konkretny krok, dobrze? W jakąś stronę, w którą podejmiecie decyzję. Decyzja jest zawsze jakieś ryzyko, ale podejmując decyzję, musimy zdecydować się na następny krok, a nie być ciągle jacyś tacy, nie zostańcie ciągle pasywni, obojętni lub neutralni, ponieważ wtedy nie będziecie mieli żadnego rozwoju, tak? Nieraz ryzyko właśnie podjęte poprzez podjęcie jakiejś decyzji jest niezbędne do pozytywnego rozwoju lub do jakichś doświadczeń następnych w życiu, tak? Czyli nie unikajcie aktywności i kroków w następną stronę, w jakąś stronę konkretną. Nie unikajcie tego, nie bójcie się, wyjdźcie tutaj z takich emocji strachu, dobrze? Jest też we wrześniu dla panny na pewno jakaś wielka zmiana, koło fortuny. Raptownie coś się zmieni i to chyba na Waszą korzyść, ponieważ jest karta radości, więc radość, coś przyniesie radość, ucztę,
czyli coś tutaj koło fortuny przemieni w pozytywne. Tylko musicie właśnie podjąć decyzję i nie tylko ją podjąć, ale kroczyć tutaj w jakimś zamierzonym kierunku po podjęciu tej decyzji. Nie stać ciągle w miejscu i nie zostać właśnie pasywnym. Także tutaj namawiam do aktywności we wrześniu, które przyniesie jakieś konkretne, duże, wręcz być może nawet ogromne, znaczące zmiany u Panny w miesiącu wrześniu. Proszę jeszcze karty Lenormanda o wskazówkę dla Panny. Proszę dla Panny wskazówkę na miesiąc wrzesień. Co jest ważne dla Panny we wrześniu? Co jest ważne dla Panny we wrześniu? Dobrze, więc wyciągnę trzy karty. Patrzycie, by zacząć rzeczywiście coś nowego. Nowy początek. Nowy początek, spełnienie marzeń. Jakieś tutaj niespełnione jeszcze Wasze marzenia, które mogą się raptownie spełnić właśnie w miesiącu wrześniu. Czyli nie bójcie się zmian, nie bójcie się podjęcia decyzji i przyjdzie jakiś nowy początek, o czym pokazuje karta dziecka, czyli nowy początek dla Was, podpisanie może nowych umów, kontraktów, może otwarcie się nowego rozdziału w życiu, jakaś zmiana, czy w związku, w miłości, czy nawet tutaj macierzyństwo, w dosłownym tego słowa znaczeniu, jakieś spełnienie głębszych marzeń w stronę stabilizacji, nadzieja na polepszenie się spraw, na rozwiązanie pozytywne spraw, ale musicie tutaj działać. Widzicie, karta aktywności, mówiłam, tarot pokazywał mi, że będzie jakaś zmiana, tylko musicie po prostu być aktywnym, nie zostać w pasywności. I właśnie potwierdzają to karty Lenormanda, jeśli będziecie aktywni, to zmienią się tutaj wibracje i otworzą się przed Wami nowe perspektywy. Więc takie tutaj karty dla Pan, dziękuję Pannom i zapraszam koziorożców. Co dla koziorożców jest ważne na miesiąc wrzesień? Co jest ważne dla koziorożców na miesiąc wrzesień? Co jest ważne dla koziorożców na miesiąc wrzesień? Upsa. Dobrze, już mamy. Aha, w miesiącu wrześniu, kochani, będzie dla Was bardzo ważne tutaj zabieganie o uczucia, o kogoś względy, o tutaj jakieś emocjonalne sprawy miłosne. Więc zabieganie, walczenie, walka, tak, o sprawy uczuć i właśnie rozpoczęcie czegoś nowego, stabilnego być może od podstaw. Tylko uważajcie, kochani, byście nie robili tej walki o uczucia, emocje, o kogoś względy za bardzo dziecinnie, infantylnie, niedojrzale. Tylko po prostu aktywniej, żebyście wiedzieli, czego chcecie, czego pragniecie, ponieważ karta rycerza kielichów mówi na pewno o jakichś romansach, o jakichś tutaj romansowych właśnie sprawach, zabieganie u kogoś uczucia, ale paź